Krytyka sejmowego wystąpienia. Brakuje słów. Akty wandalizmu. I to jest koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Profesor Jerzy Robert Nowak w Lubartowie. W naszym przypadku chodzi przecież o historię narodu. Ruch narodowy w naszym mieście. Takie państwo się nazywa Polska. Kabaret Smile. Widzę, szanowni państwo, że w ogóle nie mamy ze sobą kontaktu. Wystawa Julii Urbańskiej. Dlaczego akurat konie? Pasja. Bezpieczeństwo dzieci w internecie. Dni otwarte w szkole podstawowej numer 1. Magdalena Firlej, witam Państwa w kolejnym wydaniu informacji. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, wiceprzewodniczący Rady Miasta, a zarazem członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej Jan Ściseł skrytykował wystąpienie sejmowe radnego Jacka Tomasiaka. Wiceprzewodniczący podkreślił, że mimo apelu Tomasiaka nikt z władz SLD nie próbował chwytać go za żadną część ciała. Wypowiedź w Sejmie, w takim miejscu bardzo ważnym dla całej Polski, chciałem w kilku zdaniach ocenić. I muszę powiedzieć, że tą wypowiedź pana prezesa, pana radnego miasta Lubartów przyjąłem. Dodam jeszcze, że to było spotkanie z posłami SLD i działaczami spółdzielczymi, tak chyba zapamiętałem dobrze. Tą wypowiedź przyjąłem ze smutkiem. To spotkanie dotyczyło funkcjonowania nowej ustawy śmieciowej i sama wypowiedź pana Tomasiaka była dynamiczna, momentami błyskotliwa, ale co z tego, jak zawierała wiele półprawd i ocen, z którymi nie mogę się zgodzić. I chciałem na kilka rzeczy spokojnie, delikatnie zwrócić uwagę. Podał pan stawki opłaty śmieciowej w naszym związku, który funkcjonuje od wielu lat, w kwotach 8,15 zł. Tymczasem ja dzisiaj się dowiaduję, że te stawki są zupełnie inne. Mówił pan burmistrz o 6,10 zł. Mówi pan kwieciście i długo w klubie Wspólnoty Lubartowskiej, jakoby w klubie tym byli radni SLD i chciałem tu sprostować. Jest, owszem, ale jeden, tylko jeden radny SLD. Mówi pan, jeden. Mówi pan, że wielkim sukcesem pańskim jest to, że udało się wywalczyć konsultacje społeczne. To zapytam się tak, to jaką bronią pan wywalczył te konsultacje? Czy robił pan jakieś specjalne naciski na burmistrza? A moja wiedza jest taka, że po prostu skorzystał pan z trybu konsultacji z uchwały, którą w tej kadencji przyjęliśmy i z prawa obowiązującego w naszym mieście w tym zakresie, które to prawo jest. Dalej, teraz już pozwolę sobie zacytować i pokazać ten poziom wypowiedzi. Otóż pan radny Tomasiak apeluje do wszystkich zebranych na wielkiej sali. I ten apel dotyczy, ja to odbieram, mojej osoby i członków Klubu Wspólnoty Lubartowskiej też. To jest apel do działaczy SLD też. Aby wzięli się za tych radnych, za pewną ich część ciała i wytłumaczyli, że nie mogą działać tylko w interesie małych grupek. To pytam się, w interesie jakich grupek my działamy tutaj w Lubartowie jako klub Wspólnota Lubartowska? Jakież to grupki reprezentujemy? Oceniając generalnie ten styl wypowiedzi, ton i te apele i to, że porusza się sprawę naszego miasta gdzieś tam w Warszawie, gdzie nikogo to nie interesuje, bo nikt nie próbował mnie nawet chwytać za pewną część ciała z tych działaczy, do których pan apelował. To było niedawno. Czekam, na razie bezskutecznie. Nie przeszła ustawa, więc jeszcze pana nie wyłapią. Po prostu brakuje słów. Dziękuję. Radny Jacek Tomasiak. Który się przygotowuje do poważniejszych wystąpień w Sejmie i w Brukseli. W Brukseli też było?
Panie przewodniczący, to pan startował na posła. Ja pamiętam, mam nawet pańską ulotkę, z chęcią panu dostarczę na następnej sesji, gdzie z chęcią by było, że pan sobie przypomniał, co pan wtedy obiecywał. I to pan chciał występować najpierw w Sejmie, a potem chyba nawet gdzieś jeszcze, już nie pamiętam gdzie, ale wiem, że na pewno jest taka ulotka, gdzie pan mocno się przeciwstawia pewnym inwestycjom zagranicznych, a dzisiaj, kurde, u tych Francuzów pan pracuje. Ja nie pracuję. No ale po co te przytyki pana przewodniczącego? Nie pracuję, panie pośle. Panie pośle. Nie, do pana przewodniczącego Czopa, bo on tutaj mi mówi, że... Panie pośle, nie pracuję w firmie francuskiej. Panie pośle, z kapitałem francuskim. Dobrze, pan radny Ścisył pytał się, o czym mówiłem, więc już tłumaczę. Opłata stawki śmieciowej 8,15 zł. Proszę zajrzeć tam na dole, na stronie www.związekmiędzygminny. Pod tym, co jest dzisiaj wywieszone, jakieś 7 informacji niżej, ma pan tą uchwałę, o którą pan pyta, ma pan tam również wyszczególnione testówki, o których mówiłem. Ta propozycja, która jest dzisiaj przedłożona, czyli 6, 5, 10, 9, to jest dokument, który znalazł się na tej stronie 21 grudnia, a więc chyba w piątek albo w sobotę, lutego. Dobrze. Druga rzecz, klub Wspólnota Lubartowska, czyli tutaj już nie odpowiadam, bo sam pan przyznał, że jest ktoś z SLD. Pierwszy wniosek złożony jeszcze we wrześniu 2012 roku burmistrz ocenił w negatywie. Przypomnijmy wydarzenie z września 2012 roku. Stowarzyszenie Sąsiedzi, mam takie pytanie, ponieważ ono zażądało konsultacji w sprawie tych zmian statutu. I czy takie konsultacje planujecie państwo przeprowadzić ze społeczeństwem? Znaczy, proszę panią i proszę państwa, powiem tak, no, w naszym życiu społecznym są ludzie, którzy, na których nałożono i podjęli się, ale zostały nałożone obowiązki i trudno jest niektórymi zadaniami obciążać mieszkańców. Druga sprawa, chyba może ważniejsza, że konsultacje powinny się jak gdyby odbywać w kierunku spraw takich jednoznacznych i myślę, że niewielowątkowych. Statut jest, jeśli dobrze pamiętam, to chyba na czterech stronach zapisane te zmiany statutu, które są w tej chwili, więc tych wątków jest bardzo dużo i muszą na siebie, wyrażam przekonanie, wziąć ciężar radcy naszego miasta i radni każdej z gmin i te zmiany pokonywać. Ja przypomnę, kiedy w ubiegłym roku w ramach przygotowania do tego projektu chcieliśmy zadać pytania naszym mieszkańcom, w ramach też konsultacji i było to tylko 5 pytań, to pojawiły się głosy, jak to możliwe, po co 5 pytań, to jest tak dużo, wystarczy jedno pytanie. Więc w przypadku odpadów to jest sprawa tak złożona i te zmiany są tak rewolucyjne, że poddawanie pod rozstrzygnięcie mieszkańcom jest bardzo trudne, bo każdy mieszkaniec musiałby, chcąc rzetelnie do tego podejść, poznać ustawę, poznać wszystkie uwarunkowania. Ja nie potrafię w tej chwili odnieść się, bo to chyba przed kilkoma dniami ten wniosek wpłynął bodajże w piątek na Kancelarię Miasta o konsultacje w tej sprawie zmian statutu, ale wydaje się, że jest to, gdyby nastąpiły prace związane z poddaniem konsultacji tej kwestii, byłoby to chyba zdejmowanie odpowiedzialności z siebie, to znaczy ja myślę o burmistrzu czy o radnych Rady Miasta, bo temat jest, statut jest o kilkaset chyba wersów zapisanych w statucie, na pewno dziesiątki i paragrafów i punktów, które są w statucie zapisane powiązane z ustawami, także tutaj no, jest to materia bardzo trudna i poddawanie jej konsultacji wydaje się niepotrzebne obciążanie mieszkańców tej kwestii, ale nie rozstrzygam tego w tej chwili, czy konsultacje będą, tak jak mówię, w piątek wniosek do Kancelarii Urzędu Miasta wpłynął dopiero właśnie w piątek. Radny Tomasiak kilka dni po wypowiedzi burmistrza dostarczył kolejny wniosek poparty przez kilkuset mieszkańców Lubartowa. Burmistrz zmienił zdanie i konsultacje jednak ogłosił. Wróćmy zatem do wypowiedzi radnego Tomasiaka, która tak mocno oburzyła radnego Ścisła. Szanowni koledzy, szanowni koleżanki, Jacek Tomasiak, malutka spółdzielnia mieszkaniowa w Lubartowie. To jest wschód Polski, 21,5 tysiąca mieszkańców.
i olbrzymie problemy z tym, co nam szykują nasi radni w oparciu o te przepisy, które zostały uchwalone. Ja żałuję, że dzisiaj tutaj na tej sali nie zostało to zorganizowane razem z posłami PiS-u, posłami Platformy, posłami Ruchu Palikota, wszystkimi reprezentacjami klubów, które są w Sejmie, bo dobrze, żeby one usłyszały to, co mówili moi przedmówcy, bo mówili słusznie. Spóźniłem się dzisiaj na spotkanie, pojechałem przez polskie drogi i te polskie drogi dzisiaj wyglądają tak, jak za chwilę będą wyglądały nasze spółdzielcze śmietniki, nie oszukujmy się. Natomiast, szanowni koledzy, ten podatek, ja być może coś powtórzę, co mówił wcześniej przewodniczący Krajowej Rady, natomiast spóźniłem się dlatego, za to z góry przepraszam. Natomiast podatek nam oczywiście narzucono. I jak wyglądało to u nas? My, w związku z tym, że jesteśmy małym miasteczkiem, potrafiliśmy zebrać wszystkie spółdzielnie, bo są dwie, wszystkie wspólnoty, bo jest ich 30 kilka wspólnot i zarządców, i przedstawiliśmy pewną propozycję naszym radnym miejskim, żeby oni wsłuchali się w nas głos, żeby przygotowali to, o to, co zaproponowaliśmy. I proszę Państwa, ten głos nie był słyszalny. Ten głos, podejrzewam, nie był tak samo słyszalny, jak mówił przed chwilą prezes Rolniczak, głos spółdzielni mieszkaniowej na etapie nowelizowania tej ustawy. Zrobiono zupełnie coś innego. I tutaj też wyrażę zdanie odmienne od tego, które słyszałem wcześniej. Mówi się dużo, żeby gminy same mogły wskazywać podmioty, które wyłożą nieczystości stałe. Mówi się o tym, żeby gminy o tym decydowały. Jestem temu przeciwny. Dlaczego jestem temu przeciwny? Bo w moim mieście gminy miejskie wpadły na następujący pomysł. Kilka gmin, jedna gmina miejska, bo to dwie gminy miejskie, bo dwa miasto Lubartów, Ostrów Lubelski i kilka gmin wiejskich wpadły na pomysł i zawiązały związek międzygminny. Zawiązały ten związek międzygminny i ten związek miał być lekarstwem na całe zło. Okazało się, że w chwili, kiedy ten związek międzygminny powstał, radni bardzo szybko przegłosowali uchwały, gdzie swoje kompetencje, a mówimy, że samorząd chciałby te kompetencje mieć, bardzo szybko samorząd pozbył się swoich kompetencji, oddał je związkowi gminnemu. Niech to związek międzygminny kilkoma radnymi, tak naprawdę, którzy w tym związku są, podejmuje decyzje, podkreślam, decyzje niekorzystne dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Zupełnie zdjęli z siebie odpowiedzialność. Danie tej furtki tych związków międzygminnych jest bardzo niebezpieczne. Co zrobiono, proszę Państwa? Zrobiono taką oto sytuację. Ja w spółdzielni mieszkaniowej u siebie miałem opłatę, mam jeszcze opłatę, na szczęście 7,05. 7,05 mam tą opłatę. Ustalono opłatę, że za chwilę ona może wynieść 8 zł przy śmieciach posegregowanych, a 15 zł przy śmieciach nieposegregowanych od osoby. Nie przyjęto uchwały, zaproponowano tą uchwałę. Ale analizując i udało nam się jeszcze, przepraszam, że tak odejdę od tematu, zboczę odrobinę, bo udało nam się razem z zarządcami wywalczyć konsultacje społeczne. Wywalczyć. My zebraliśmy podpisy, musieliśmy przekonywać do tego, że trzeba rozmawiać o tym problemie. Bo przez pewien okres czasu mówiono, jest związek, dajmy spokój, oni wiedzą lepiej od nas. Wywalczyliśmy te konsultacje społeczne. I co się okazało przez tych konsultacji społecznych? Że koszt, jednostkowy koszt od osoby pobierania opłaty będzie taki sam, w proponowanej uchwale miał być taki sam, nie wiem jak będzie po nowelizacji ustawy, miał być taki sam w Lubartowie, 21 tysięcy mieszkańców, zerowe koszty transportu, jak w miasteczku oddalonym o 35 km od Lubartowa. Ta sama opłata miała być pobierana i tutaj, i tutaj. I to nam pokazuje, jaki jest na to pomysł. Koszty po prostu mają ponieść ci, którzy są w budynkach wielorodzinnych. Bo naszych obywateli, tej spółdzielni, którą ja reprezentuję w mieście, jest 40% obywateli całego miasta, 40%. Jesteśmy bardzo mocno, jesteśmy skupieni na 15% gruntu w całym mieście. I mamy 20 kilka śmietników, jesteśmy w stanie to zrobić tanio i sprawnie. Pomysł z sektorami jest pomysłem dobrym, zobaczymy, co będzie u nas w gminie. Ale, proszę Państwa, żeby jeszcze uzmysłowić ten związek międzygminny, i to jest też kamyczek, niestety, tak jak pierwsza z wypowiadających się pani prezes powiedziała, że to na marginesie, ja też jestem radnym w tym mieście. Proszę Państwa, te decyzje o tym, żeby odsunąć od siebie te kompetencje, żeby zawiązać związek międzygminy, no podejmowały niestety radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo to działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Prawa i Sprawiedliwości. Bo u mnie w mieście jest koalicja, której nikt sobie nie wyobraża. Prawa i Sprawiedliwości i Wspólnoty Lubartowskiej, w tym działaczy SLD. Niestety ci ludzie tak zadziałali. I tutaj też mam gorąco prośbę, żebyście panowie, jako ta struktura centralna, wzięli ich za pewną część ciała,
i wytłumaczyli im, że nie można działać tylko w interesie małych grupek. Bo co się stało jeszcze drugiego w tym związku międzygminnym i to też warto, żebyśmy widzieli, jak źle może się dziać w związkach międzygminnych czy w spółkach komunalnych. Związek międzygminny powstał i powstały również pierwsze nabory. I okazało się, że pracownikami tego związku międzygminnego zostają dzieci radnych koalicyjnych. Więc nie patrzy się na podstawę kalkulacji kosztów, tylko patrzy się na zupełnie, idzie to w zupełnie innym kierunku. I proszę Państwa, jest na to lekarstwo. Jest na to lekarstwo, żeby gminy w końcu wzięły na siebie całą odpowiedzialność. Doprecyzujcie, szanowni posłowie, wszystkich klubów, nie tylko Sojuszu, doprecyzujcie artykuł 2 ustawy, ustęp 1 i ustęp 2. Wskażcie tam, że gmina ma obowiązek odbierać, gmina ma obowiązek pobierać opłaty bezpośrednio od mieszkańców. Niech te gminy robią, co chcą, tylko niech robią na swój własny rachunek, a nie na rachunek nasz spółdzielni mieszkaniowej. Wczoraj miałem sesję Rady Miasta, proszę Państwa. Wczoraj miałem sesję Rady Miasta, skończyła się o 10. Zadałem burmistrzowi kilka pytań naszego miasta, jak ma to wyglądać. Jak mają wyglądać śmieci posegregowane? Czy to frakcja zmieszana, czy będziemy dzielić na papier, plastik i szkło? Nie wiem. Czekamy na nowelizację ustawy. Te przepisy o tym akurat nie mówią. Pytam się, kto będzie kontrolował mieszkania w blokach wielorodzinnych? A to jest problem zarządu. A co się stanie, panie burmistrzu, jak się okaże, że 2000 na danym osiedlu mieszkańców wyrzuciło mi śmieci i posegregowało je, a jeden tych śmieci nie posegregował? A to jest problem zarządu. To co my jako spółdzielni mieszkaniowej, jako zarządcy, jako prezesi spółdzielni mieszkaniowych mamy teraz denuncjować własnych członków w imię tych przepisów? Szanowni posłowie, apel jeszcze jeden. Poprawcie artykuł 2 tej ustawy, bo inaczej będzie źle, jeżeli chodzi o tą gospodarkę śmieciową. Dziękuję. Kilkanaście dni temu na stronie Związku Międzygminnego pojawiły się nowe projekty uchwał śmieciowych. W związku z tymi propozycjami radni Tomasiak i Bednarski razem z 800 obywatelami po raz kolejny zażądali konsultacji. Wniosek został złożony na podstawie uchwały, o której mówił radny Ściseł. W najbliższych dniach okaże się, czy burmistrz w oparciu o cytowaną przez Ścisła uchwałę ogłosi konsultacje społeczne, czy też wniosek kilkuset mieszkańców Lubartowa wyląduje w koszu, a radni Tomasiak i Bednarski zmuszeni zostaną po raz kolejny do walki o konsultacje. Napisy na opuszczonych, zrujnowanych budynkach nie rażą tak bardzo, ale na stosunkowo niedawno wykonanych elewacjach bloków spółdzielni mieszkaniowej już tak. Wątpliwy artysta pod osłoną nocy postanowił spisać swoje złote myśli na ścianach obiektu w Lubartowie. Widocznie miał wenę, bo można odnieść wrażenie, że ozdabiał wszystko, co napotkał na swojej drodze. Teraz wenę prawdopodobnie stracił, bo w areszcie posiedzi do wyjaśnienia sprawy. Sprawca zniszczeń elewacji został zatrzymany wczoraj w godzinach wieczorowych. Okazał się nim 18-letni mieszkaniec Lubartowa. Jak do tej pory policzyliśmy, pomalował blisko 30 ścian budynków na terenie całego Lubartowa. Cały czas szacujemy dokładne straty wynikające z tego zniszczenia mienia, ale już wstępnie wiadomo, że będzie to co najmniej kilka tysięcy złotych. Czy sprawca przyznał się do winy? Sprawca przyznał się do winy, nie tłumaczył jak na razie swojego zachowania w żaden sposób. Za zniszczenie mienia grozi mu teraz nawet 5 lat pozbawienia wolności. Rozmiar zniszczeń obiektów jest imponujący. Na wielu blokach, szybach, drzwiach widnieją kolorowe napisy. Koszty, które poniesie sprawca, są adekwatne do wybryku, a mowa tu nawet o kilkudziesięciu tysiącach złotych. Jaka była pańska reakcja na wieść o tym akcie wandalizmu? Rozmiarem tego aktu wandalizmu porażony, bo to jest bardzo dużo uszkodzeń, bardzo dużo elewacji zniszczonych. W nowych budynkach zniszczone drzwi, także naprawdę tu byłem niemile zaskoczony, natomiast bardzo mile zostałem zaskoczony przez lubartowską policję, która jeszcze tego samego dnia nad ranem, bo w nocy miał akt wandalizmu, a nad ranem dostałem telefon od pracowników policji, że już złapali osobę, która jest odpowiedzialna za te przewinienia. I tutaj chciałem podziękować przede wszystkim członkom spółdzielni mieszkaniowej, którzy
Współpracują i z zarządem spółdzielni mieszkaniowej, z organami ścigania. W końcu rozumiemy wszyscy, że to jest nasze wspólne dobro i że powinniśmy pilnować takich sytuacji, zwracać uwagę, że coś się dzieje niepokojącego wokół naszych bloków. A po drugie chciałem podziękować kilku członkom Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, którzy bardzo mocno zaangażowali się w rozwiązanie tej sprawy. Ja szczerze mówiąc otrzymałem z samego rana telefon, wsiadłem od razu w samochód, pojechałem na osiedle, zobaczyłem co było, jak było zrobione. Wykonałem odpowiednie telefony również na komendę policji i tutaj z jednej strony było takie smutne to, że się w ogóle to stało, z drugiej strony naprawdę lubartowska policja stanęła na wysokości zadania. A czy straty zostały oszacowane? Jaki to może być koszt tak w przybliżeniu? To jest koszt rzędu, i oszacowaliśmy oczywiście te straty, i to jest koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. 50-60 tysięcy złotych w zależności od tego, jaki sposób usuwania tego, co zostało umieszczone na naszych budynkach, będzie realizowany. I teraz wszystko zależy od tego, jak podejdzie sam winowajca do tego czynu, bo oczekujemy bardzo szybkiej reakcji, oczekujemy naprawienia tych szkód. I jeżeli te szkody zostaną szybko naprawione, to myślę, że organy ścigania również nie będą jakichś poważnych konsekwencji wyciągały wobec takiej osoby. Natomiast podstawą do tego jest naprawienie tych szkód i to nas bezwzględnie interesuje. Kto zostanie zatem obarczony odpowiedzialnością? Odpowiedzialnością zostanie obarczona osoba, która dokonała tego aktu wandalizmu. Tu członkowie spółdzielni mieszkaniowej i mieszkańcy zasobu spółdzielni mieszkaniowej nie wyłożą ani złotówki na jakiekolwiek remonty. Wszystkie remonty będzie musiał przeprowadzić ta osoba, która dokonała tych aktów wandalizmu. Czego konkretnie pan się spodziewa, panie prezesie? Spodziewam się tego, że tutaj, gdzie będzie możliwe umycie drzwi i doprowadzenie tych drzwi do takiego stanu, oczywiście bez naruszenia czy to panelu szybowego, czy naszych drzwi aluminiowych, i będzie możliwe usunięcie tej farby, że ona zostanie zmyta przez tą osobę, która tak naprawdę zawiniła. Bo to powinno być nie robione przez naszych pracowników, tylko przez tego, kto tego czynu się dopuścił. A z drugiej strony, tam gdzie mamy elewacje zniszczone, gdzie wiemy, że to nie będzie możliwe do realizacji, po prostu musi wpłynąć gotówka na konto spółdzielni mieszkaniowej, za które to pieniądze my później dokonamy napraw, a one pokryją koszt tych napraw. Od małego tłumaczy się dzieciom, że nie można malować po ścianie. Nasz artysta swoich prac na pewno nie sprzeda. Mało tego, będzie musiał za nie słono zapłacić. Dla kanału S Magda Małek. W niedzielę 10 marca w sali widowiskowej spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie odbyło się spotkanie z profesorem Jerzym Robertem Nowakiem, polskim historykiem i publicystą. Panie profesorze, jak pan ocenia sytuację polityczną w naszym kraju? No cóż, uważam, że jest ogromne zagrożenie dla Polski, się wiąże zresztą z bardzo trudną sytuacją gospodarczą, społeczną, z wegetacją większości narodu i niestety z rządami próżniaczej klasy rządzącej, która obdarza się nagrodami, premiami w sytuacji, gdy większa część narodu wegetuje. Konsekwentna obrona polskości naraziła pana profesora na różne ataki i szkalowania w kraju. No cóż, do tego jestem przyzwyczajony, choć czasem jest to bolesne, że Polacy są tak bezbronni, że znosimy na co dzień nie tylko fakt, że oczernia się Polskę ogromnie mocno poza granicami kraju, że nie umiemy wesprzeć naszych przyjaciół zagranicznych w obronie polskości i oczywiście Polonię, ale że w kraju od wielu lat w większości mediów forsuje się kłamstwa związane z czarną legendą dzieju Polski. W naszym przypadku chodzi przecież o historię narodu, z której możemy być szczególnie dumni. Panie profesorze, proszę mi jeszcze powiedzieć, dlaczego w naszym kraju w pewien sposób blokuje się dostęp do pana książek? No cóż, są one niewygodne dla tych osób, które chciałyby okradać naród, które doprowadzać do zaciemniania świadomości, żeby Polacy nie widzieli, jak nasz kraj potencjalnie bogaty jest upiony na co dzień przez różne środowiska krajowe i zagraniczne. Ja jestem tu zresztą bardzo radykalnym zwolennikiem Węgier Orbana,
które potrafiły wydobyć się z podobnej sytuacji i walczą o konsekwentną obronę interesów narodowych. Tak jak Orban mówił, ważny jest dla nas tylko Budapeszt, nie Bruksela, Waszyngton czy Moskwa. Na dłuższą relację z prelekcji profesora Jerzego Roberta Nowaka zapraszamy do programu Raport. W środę 13 marca do Lubartowa przyjechał Marian Kowalski, znany działacz społeczny. Na spotkaniu pojawił się temat ruchu narodowego, którego celem działań jest ratunek Polski zarówno w aspekcie gospodarczym, jak i społecznym. Spotkanie z Marianem Kowalskim rozpoczął prezes spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie, Jacek Tomasiak. Dzień dobry, witam Państwa na spotkaniu spółdzielni mieszkaniowej w sali widowiskowej z panem Marianem Kowalskim, rzecznikiem prasowym Obozu Narodowo-Radykalnego, członkiem Ruchu Narodowego. Tytułem wprowadzenia. Otóż proszę sobie wyobrazić taką rodzinę, w której to ojciec nadużywa alkoholu, wynosi z domu różne sprzęty, podczas gdy domownicy śpią, to przetrząsa ich kieszenie w poszukiwaniu drobnych pieniędzy. Nie przejmuje się swoją rodziną. Każdy żyje tam po swojemu. No oczywiście ma grono różnych kolegów, którzy w jakiś sposób pomagają w tym procederze, prawda, korzystania z napojów wyskokowych. No takie państwo się nazywa Polska. Marian Kowalski w swoim monologu skupił się na złej sytuacji w kraju. Opisywał Polskę nie jako państwo, ale jako naród. Nie ma perspektyw. Tutaj nie planuje się, tak jak powiedzmy na przykład moi koledzy w Stanach Zjednoczonych, że aha, za 10 lat wyślę dzieci na wyższe uczelnie, za 20 lat to mój syn otworzy kancelarię adwokacką. Kwestionujemy praktycznie taką sytuację, podam przykład, że były ubek dostaje 8 tysięcy emerytury, prawda, a ci młodzi ludzie, co tu siedzą, będą całe życie płacić ZUS, a nie dostaną nic. Bo ZUS już bankrutował, ale tym bydlakom, ubowcom, którzy mordowali najlepszych Polaków, księdza Popiełuszkę i tak dalej, to się płaci parę tysięcy miesiąc w miesiąc, nie wiem z jakiego tytułu. Kolejnym oszustwem było wepchnięcie Polski do Unii Europejskiej. Audytorium z uwagą słuchało wypowiedzi przedstawicieli Ruchu Narodowego, a o tym, że spotkanie było interesujące, może świadczyć fakt, że publiczność zadawała pytanie. Pytanie pod względem może programowym, ideowym czy filozoficznym bliżej Wam do jakiej opcji partii, z kim zamierzacie współpracować? Chciałam wrócić do 11 listopada, kiedy to media pokazały Wasze działania jako ataki na policję i Was obarczyli odpowiedzialnością za zamieszki. Proszę się jakoś do tego odnieść. Chciałem się dowiedzieć, z jakich środków Ruch Narodowy jest finansowany i czy macie w ogóle środki na to finansowanie, a w chwili, kiedy Ruch Narodowy wszedłby do parlamentu, czy będziecie brali te pieniądze z budżetu państwa, a jeżeli za chwilę usłyszę, że nie będziecie brali i to obiecujecie, to jak nam zagwarantujecie, że nie oszukacie, tak jak nas oszukał Tusk, który mówił, że też nie będzie tych pieniędzy z budżetu państwa brał. Ja chciałbym się zapytać, jak Ruch Narodowy odnosi się do ludzi innych narodowości? Proste pytanie od młodego człowieka spod Lubartowa. Co my możemy robić na co dzień, żeby właśnie ten Ruch Narodowy wspierać? Na obszerną relację ze spotkania z przedstawicielami Ruchu Narodowego zapraszamy do programu Raport już za tydzień. Znany i lubiany kabaret Smile 7 marca bawił zgromadzoną w lubartowskim kinie Lewart publiczność. Popularność kabaretu jest tak duża, że sala była wypełniona po brzegi. Smile jest to dzień przed 8 marca. W ubiegłym roku kabaret Smile występował u nas właśnie na 8 marca. Bardzo ten program się podobał, również oni jako ludzie. Było przemiło i przesympatycznie. No i w tym roku mamy ponownie kabaret Smile, tylko jest pewna zmiana. Kabaret Smile w tym roku z nowym premierowym programem, który właśnie dzisiaj w Lubartowie będzie zagrany. Pochodzą z Lublina, jednak dzięki ciekawym, zabawnym skeczom oraz poczuciu humoru kabaret Smile jest jednym z najpopularniejszych w Polsce. Pytam, czy tak prywatnie zawsze jesteście pełni poczucia humoru? Tak, no generalnie to właściwie było w drugą stronę zadziałało, że najpierw mieliśmy poczucie humoru, a później założyliśmy kabaret. A nie tak jak niektórzy sądzą, że najpierw kabaret, a później nagle pojawia się poczucie humoru, bo to by nie miało sensu. Zawsze byliśmy, z Andrzejem się bardzo długo znamy i jakoś odpowiadał nam wzajemnie swój humor. I ludziom też odpowiadał, co najważniejsze chyba, no i stąd powstała idea w ogóle całego kabaretu. Proszę nie mylić, bo często tak jest błędnie, że kabareciarz, okej, powinien posiadać poczucie humoru, natomiast to nie jest tak, że jak go spotkasz na ulicy,
to on będzie na każdym, w każdym momencie żartował, bo to nie oznacza, że ma poczucie humoru, tylko po prostu... Jest na kawały. Tak, tylko poczucie humoru jest wykorzystywane w, no, w sytuacyjnym żarcie, no bo kawały to każdy potrafi odpowiedzieć, prawda? No w kocku się bardziej śmiali. Widzę, szanowni państwo, że w ogóle nie mamy ze sobą kontaktu. Tak niby jakaś reakcja jest. Ale nie w tych momentach, co trzeba. Chciałbym, żeby właśnie widz, który przychodzi na mój występ, żeby właśnie się odciął od tego, żeby to był ten godzina, półtorej godziny spektaklu, gdzie po prostu o polityce w ogóle nie myśli i wychodzi pozytywnie nastrojony. No. Papier z ręki prawej wędruje do ręki lewej. A teraz proszę o absolutną ciszę. Hokus pokus, czary mary i jest w prawej. A teraz abrakadabra i znów jest w lewej. Udało się! Udało się! 8 marca w filii numer 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie odbyło się otwarcie wystawy młodej artystki Julii Urbańskiej. Witam wszystkich w filii numer 1. Dzisiaj mamy wernisaż wystawy naszej czytelniczki. To są prace poświęcone koniom. Julka ma dopiero 11 lat, ale jak widać po pracach, jest już całkiem dojrzałą artystką. Prace wystawiamy w ramach takiej akcji promującej nasze lokalne talenty. Wszystkich serdecznie zapraszamy, jeżeli ktoś ma jakąś umiejętność, którą chce się pochwalić, nie musi to być rysunek, malarstwo, może być haft, może być całkiem inna praca, to zapraszamy do biblioteki, czy naszej, czy do innych filii. Julka kocha konie, nie tylko je maluje, ale także jeździ od dziecka. Przeczytała już chyba wszystkie książki o tej tematyce i ciągle szuka nowych, także jest prawdziwą pasjonatką koni. I widać w niej chyba zadatek na prawdziwą artystkę. Od jak dawna malujesz? Można powiedzieć, że od roku niecałego, bo to wszystko właśnie tak... Fascynacja. Dlaczego akurat konie? Pasja. Jest to pasja, oprócz tego, że maluję konie jeszcze konno. Właśnie w tym, jakby powiedzieć, w malowaniu koni pomogła mi pani Halina Bajena. Jest to pierwsza wystawa mojej córki, Julii Urbańskiej. Tematyka prac to konie. Uczęszcza ona na kółko plastyczne w szkole podstawowej numer 2 pod kierunkiem pani Haliny Bajeny, tworzy właśnie te prace, gdzie bardzo dziękujemy dla pani Haliny. Bardzo dużo pomogła, dużo wskazówek dała przy tworzeniu tej wystawy. I jesteśmy bardzo zadowolone. Wystawę prac młodziutkiej, bo zaledwie 11-letniej Julii Urbańskiej oglądać będzie można w filii numer 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie do maja. To, że dzieciaki bez problemu poruszają się po sieci, już nikogo nie dziwi. Jednak trzeba uczyć dziecko, czego w sieci nie należy robić i jak chronić swoją prywatność. Jako rodzice sprawujący władzę rodzicielską mamy obowiązek zwracać uwagę na to, czy wirtualny świat jest przyjazny naszemu dziecku. Pociecha musi znać zarówno przyczynę, jak i skutek nieostrożnych działań, dlatego też warto omówić z dzieckiem sytuacje, jakie mogą go spotkać w internecie. Jeśli okaże się, że na przykład ktoś włamał się na naszego maila lub profil portalu społecznościowego, może to oznaczać, że dziecko było nieostrożne i nie chroniło swojego hasła czy loginu. Jeśli do takiego włamania dojdzie, sprawę możemy zgłosić pod adresem www.dyżurnet.pl. Warto uczulić dziecko na nieprzyjmowanie osób nieznanych do grona swoich znajomych, by zminimalizować ryzyko niechcianych zachowań, takich jak ubliżanie, kłótnie czy drwiny, a także zaczepek ze strony pedofilii. Dziecko powinno wiedzieć, że w żadnym razie nie może bez wiedzy i zgody rodziców spotykać się z osobami poznanymi w sieci. Należy wytłumaczyć dziecku, czym takie spotkanie może grozić. Dziecko musi być także świadome, że pod żadnym pozorem nie powinno ujawniać swoich, jak i rodziców, danych osobowych, a także mówić o zarobkach, by uniknąć ryzyka ewentualnej kradzieży czy napadu. 21 marca Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubartowie zaprasza w swoje mury na dni otwarte. Każdy z odwiedzających będzie mógł zwiedzić sale dydaktyczne, salę gimnastyczną, bibliotekę oraz sale komputerowe. Będzie to także okazja do porozmawiania z uczniami i nauczycielami tej szkoły.
Tradycją naszej szkoły jest organizowanie dnia otwartego. Jest to dzień, w którym zapraszamy dzieci i rodziców, które mogą przyjść w nowym roku szkolnym do klasy pierwszej. W tym roku jest to 21 marca 2013 roku, kiedy w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubartowie będą gościć rodzice i dzieci, które 1 września 2013 roku mogą rozpocząć naukę w klasie pierwszej. Są to dzieci, które urodziły się w roku 2006 i 2007, czyli 7 i 6-latki. W tym dniu w naszej szkole będziemy, dzieci i rodzice będą mogli zobaczyć, jaką bazą tutaj dysponujemy, jakimi pomocami, ale też dzieci będą mogły doświadczyć udziału w różnych zajęciach, takich przedsięwzięciach, między innymi zajęciach rekreacyjno-sportowych, gdzie te zajęcia cieszą się dużym powodzeniem wśród dzieci, jak również w zajęciach z języka angielskiego, z zajęć takich komputerowych z klockami WeDo, gdzie zobaczą dzieci, jak można projektować małe roboty, oraz wiele innych zajęć, oczywiście zajęcia plastyczne też, zobaczą pomoce, jakimi dysponujemy. Ten dzień cieszy się dużym powodzeniem wśród rodziców i dzieci i bardzo serdecznie zapraszam rodziców, aby zechcieli przyjść do naszej szkoły i pokazać, jak pracujemy i jak funkcjonuje nasza szkoła. Ale jest to też taki czas, gdzie mogą dzieci same siebie poznać, doświadczyć pierwszego takiej możliwości, żeby usiąść w ławce, zobaczyć, jak to w szkole jest, ale też rodzice mają możliwość porozmawiania ze sobą, podzielenia się swoimi obawami i tak, żeby te dzieci i rodzice czuli się bezpiecznie, idąc 1 września do naszej szkoły. A w dalszej części informacji kapitał początkowy, koncert dla dziewcząt i pań, rozliczanie przez internet, programy prowadzą nas krok po kroku, jak należy dany PIT wypełnić, przywileje pracujących rodziców, może złożyć wniosek o urlop wychowawczy, awans drugiej drużyny Lewartu w tenisie stołowym, zwycięstwo koszykarek rekordu Lubartu w 7 kolejce Międzywojewódzkiej Ligi Młodziczek. Spryt i szybkość była po naszej stronie. O kapitał początkowy możemy, a nawet powinniśmy zatroszczyć się sami. Wszystkim zainteresowanym podpowiadamy, jak się do tego zabrać. Kapitał początkowy wylicza się dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, które pracowały przed 1999 rokiem. Po waloryzacji razem ze składkami na indywidualnym koncie emerytalnym tworzą podstawę przyszłego świadczenia. Aby ZUS go wyliczył, musi zostać złożony wniosek i muszą zostać wskazane lata pracy oraz zarobki sprzed 1999 roku. Do ZUS musi zostać złożony wniosek o ustalenie kapitału początkowego, druk KP1, informacje o okresach składkowych i nieskładkowych, RP6, okresy pracy, urlopu macierzyńskiego, urlopów bezpłatnych, bezrobocia, druk RP7 potwierdzający płacę, zaświadczenia o wynagrodzeniu z firm lub archiwum i oryginały świadectw pracy lub zaświadczeń pracodawcy o zatrudnieniu przed 1999 rokiem. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie przygotował specjalnie dla dziewcząt i pań z okazji ich święta koncert, który odbył się 6 marca. Podczas koncertu odbył się również wernisaż wystawy witrażu. Prace wykonane zostały przez słuchaczy, studentów Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania pod kierunkiem doktora habilitowanego Ireneusza Wydrzyńskiego. Dziś w naszej placówce podwójne wydarzenie. Za chwileczkę odbędzie się wernisaż wystawy witrażu. Prace zostały wykonane przez studentów, uczniów Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania pod kierunkiem doktora habilitowanego pana Ireneusza Wydrzyńskiego. Z panem doktorem łączą nas bardzo przyjazne stosunki, kontakty. Nie dalej jak rok temu odbywała się tutaj wystawa prac tego artysty, który posługuje się na co dzień techniką, bardzo rzadką techniką szkła klejonego.
W tym momencie właśnie będzie u nas przez półtora miesiąca właśnie otwarta wystawa witrażu, na którą bardzo serdecznie zapraszamy głównie młodych ludzi, ponieważ myślę, że to jest jedyna sytuacja, kiedy ten witraż w takiej ilości można zobaczyć w jednej placówce, w jednej galerii. Myślę, że ja przynajmniej nie pamiętam, żeby w Lubartowie była inna wystawa witrażu, ale także wszystkich chętnych, wszystkich mieszkańców Lubartowa i powiatu lubartowskiego. A witraż jest bardzo ciekawym rzemiosłem artystycznym. Początki witrażu sięgają starożytności, ale tak naprawdę taki rozkwit tego rzemiosła, nie tylko rzemiosła, bo momentami osiągał on wyżyny sztuki, odbywał się w okresie wczesnego średniowiecza i stąd właśnie w wielu kościołach gotyckich możemy oglądać przepiękne, ogromne witraże. Witraż to jest nic innego jak pewien rodzaj malarstwa, tylko w kolorowym szkoleniu. Jak Państwo będziecie oglądać tutaj wystawę, to właśnie mamy tutaj przykłady witraży, które są robione tylko z kolorowego szkła, gdzie nie ma żadnych elementów podmalowywanych, ale i są witraże, gdzie są elementy właśnie namalowane jeszcze na kolorowym szkle. Technika w sumie jest dość prosta, nie wymaga dość skomplikowanego oprzyrządowania i warsztatu. Materiały są dostępne nawet w sklepach wysyłkowych, więc jeżeli ktoś chciałby się zapoznać z tą techniką, to jest to dostępne i, tak jak mówię, nieskomplikowane. W dalszej części imprezy odbył się koncert, który rozpoczął występ grupy wokalnej Hurtownia, która co roku z okazji Dnia Kobiet przygotowuje specjalny program. W tym roku panowie zaprezentowali bardzo ciekawy repertuar muzyczno-taneczny. Koncert poprowadzili z dużą dawką humoru Jan Grymuza i Bartek Brodawka. Powiem krótko, nie jest z nich towary. Przebierają w środkach artystycznych, nie dostaniecie ich w sklepach. Zeszli z półek w pierwszych dniach sprzedaży. Nie dostaniecie ich z pedalu. Występują tylko w hurcie. Drogie panie, zespół Hurtownia. Everybody needs somebody to love. Someone to love. Someone to love. Sweet. Podczas koncertu wystąpiło również młodzieżowe studio piosenki. Mogliśmy podziwiać także występ kabaretu Postrzelenie z bursy szkolnej w Lubartowie oraz grupy NO. Smakowity gości, znaczy znakomity kości, znaczy jedno i drugie. Witam Was chlebem i solą. Fajna Baba Jaga. Fajny Jasio. Gdzie z tą gębą? Ręce precz od Jasia! To tylko kawałeczek. Ani kawałeczka. To nasza ręka. Moja. Wiele osób twierdzi, iż rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia rocznego zeznania podatkowego. Nie trzeba stać w kolejce, więc zaoszczędzamy cenny czas. Rozliczyć się możemy w zaciszu własnego domu za pomocą komputera połączonego z siecią. Na stronach urzędu znajdziemy zakładkę e-deklaracje, która jest początkiem rozliczenia. Żeby zacząć rozliczanie, przygotowujemy takie dane jak imię, nazwisko, data urodzenia, NIP bądź PESEL. Wymagana jest również kwota przychodu z naszego rozliczenia sprzed 2 lat. Jeśli nie rozliczaliśmy się jeszcze wtedy z fiskusem, wpisujemy w to miejsce 0. W przypadku, gdy podamy błędną kwotę, nasz formularz nie zostanie rozpatrzony. Po wysłaniu zeznania zostanie wyświetlony numer referencyjny. Posłuży nam on do pobrania urzędowego poświadczenia odbioru, po tym jak system przetworzy wysłane przez nas formularze. Wszystkie PIT-y potrzebne nam do rozliczenia znajdziemy na stronie internetowej Urzędu Skarbowego, na której system pokieruje nas tak, by rozliczyć się bez pomyłek. Zeznanie podatkowe roczne przesłała Pani drogą elektroniczną. Czy napotkała Pani tam jakieś trudności? Właściwie mogę powiedzieć, że nie. Jest to dużo łatwiejszy sposób niż wystawanie w długich kolejkach, męczących zarazem. Oszczędziłam czas i pieniądze tak naprawdę. Jedyna trudność to jest ściągnięcie programów, które są dostępne na stronie GOV. Natomiast poza tym programy prowadzą nas krok po kroku, jak należy dany PIT wypełnić. Jest to bardzo łatwe i zajęło mi maksymalnie 15 minut.
Czy w przyszłym roku zamierza Pani rozliczać się w ten sam sposób? Myślę, że jak najbardziej. Jest to dużo łatwiejsze, tak jak wspomniałam. Nie muszę stać w kolejce, nie muszę nigdzie wychodzić. Tym bardziej, że teraz było zimno, prawda? Więc jak najbardziej. Bardzo wszystkim polecam. Wiadomo, że kobiecie, która urodziła dziecko, przysługują szczególne przywileje, z których może, a nawet powinna korzystać. Jak się okazuje, nie tylko matka, ale i ojciec z tytułu posiadania potomstwa ma wiele praw i przywilejów. Jakich? Spytaliśmy o to Macieja Turka z Biura Bezpłatnych Porad Obywatelskich. Wiadomo, że kobiecie, która urodziła dziecko, przysługują szczególne przywileje, z których można, a nawet trzeba korzystać. Jak się okazuje, nie tylko matka, ale i ojciec z tytułu posiadania potomstwa ma wiele praw i przywilejów. Jakich? Spytaliśmy o to Macieja Turka z Biura Bezpłatnych Porad Obywatelskich. Kobieta, pracownica, która jest w ciąży, nie może być zwolniona przez pracodawcę za wypowiedzeniem w okresie, w jakim jest ciąży. Nadto, jeżeli umowa z taką pracownicą jest umową na czas określony, umowa taka ulega przedłużeniu do dnia porodu, o ile termin rozwiązania umowy o pracę przypada po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Nadto przepisy przewidują obowiązki pracodawcy, czy też zakazy, pewne zakazy względem takiej pracownicy. Taka pracownica nie może być delegowana poza miejsce stałego wykonywania pracy, nie może pracować w godzinach nadliczbowych czy w porze nocnej. W sytuacji, gdy pracownik czy pracownica, bo dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn, wychowuje dziecko w wieku do 14 roku życia, przysługuje jej, takiemu pracownikowi przysługuje zwolnienie na czas choroby dziecka i za ten czas przysługuje zasiłek opiekuńczy łącznie do 60 dni w roku. W sytuacji, gdy dziecko ma więcej niż 14 lat, wówczas do 14 dni w roku tylko, bądź też gdy zwolnienie z tytułu choroby innego członka rodziny również jest wymagane, również do 14 dni w roku. Tutaj łączny czas takiego zwolnienia z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem bądź innym członkiem rodziny nie może przekroczyć łącznie w roku 60 dni. Pracownikowi czy pracownicy, która wychowuje dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia, która jest zatrudniona co najmniej 6 miesięcy, czy zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, może złożyć wniosek o urlop wychowawczy. Pracodawca jest zobowiązany taki wniosek uwzględnić. Taki urlop wychowawczy może trwać maksymalnie 3 lata, z tym, że może być wykorzystany w częściach, może być podzielony na części, maksymalnie również 4 części. W każdej sytuacji na urlopie wychowawczym, jeżeli wcześniej zmieniło się nasze plany, to potrzeba sprawowania tej opieki nad dzieckiem ustanie, możemy złożyć wniosek do pracodawcy, że chcemy powrócić. Jeżeli pracodawca się zgodzi, możemy wrócić w każdej chwili, natomiast jeżeli nie wyrazi zgody, wówczas składamy wniosek 30 dni przed planowanym terminem powrotu i pracodawca wtedy jest zobowiązany nas przyjąć z powrotem. Okres przebywania na urlopie wychowawczym jest również okresem ochronnym, to znaczy, że pracownik czy pracownica wykorzystująca przebywająca na urlopie wychowawczym, czy nawet tylko po złożeniu wniosku o udzielenie takiego urlopu nie może zostać zwolniona za wypowiedzeniem umowy pracy przez pracodawcę. Pracownicy, która karmi piersią, przysługuje prawo do 2 przerw pracy po 30 minut każda, wliczanych do czasu pracy. Jeżeli pracownica karmi więcej niż jedno dziecko, wówczas te przerwy wynoszą po 45 minut każda, mogą być wykorzystane łącznie, z tym, że takie przerwy nie przysługują, jeżeli pracownica jest zatrudniona mniej niż 4 godziny dziennie. Jedna przerwa przysługuje w sytuacji, gdy czas pracy w danym dniu wynosi tylko 6 godzin. Pracownicy, która urodziła dziecko bądź 2 tygodnie przed planowanym terminem porodu, taka pracownica może wykorzystać urlop macierzyński i taki urlop macierzyński trwa w sumie 20 tygodni. Dodatkowo na wniosek pracownicy może zostać udzielony dodatkowy urlop macierzyński w obecnie w wymiarze 4 tygodni, czyli łącznie 24 tygodnie. Tutaj warto nadmienić, że również jest to okres ochronny, czyli pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracy takiej pracownicy. Rozwiązanie z tego pracownicą umowy pracy może nastąpić praktycznie wyłącznie w sytuacji, gdy jest to likwidacja zakładu pracy bądź ogłoszenie jego upadłości. Co ciekawe, po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu pracownica może złożyć wniosek do pracodawcy, że zrezygnuje z pozostałej części urlopu macierzyńskiego i w
Pozostałą niewykorzystaną część takiego urlopu może wykorzystać ojciec dziecka, tak zwany tacierzyński urlop. Tutaj od urlopu tacierzyńskiego należy odróżnić urlop ojcowski, który jest niezależny od urlopu macierzyńskiego kobiety, pracownicy. I taki urlop ojcowski wynosi obecnie 2 tygodnie, za który przysługuje świadczenie w wysokości tego zasiłku macierzyńskiego, który może wykorzystać ojciec dziecka do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. Taki wniosek pracodawca o udzielenie takiego urlopu jest zobowiązany po prostu uwzględnić. Druga drużyna Lewartu w tenisie stołowym awansowała do trzeciej ligi. 12 marca w pawilonie Lewartu Lewart II zmierzył się z ŁLKS Dzierzkowice w meczu barażowym o awans do trzeciej ligi. W drużynie gospodarzy zagrał jeden młodzik, 2 kadetów i 1 senior. Tenisistom Lewartu wystarczyło zdobyć 8 punktów, by uzyskać awans do wyższej ligi. W pierwszym meczu w Dzierzkowicach Lewart wygrał 10-7. Mecz niespodziewanie rozpoczął się atakiem drużyny gości. Po pierwszych 2 partiach goście objęli prowadzenie w meczu 2-0. Jednak następne kolejne 5 gier należały już do zawodników Lewartu. Ostatecznie Lewart pokonał zespół z Dzierzkowic 10-4 i tym samym uzyskał awans do wyższej klasy rozgrywek trzeciej ligi. Punkty dla Lewartu zdobyli Andrzej Pawłowski 3,5, Mateusz Baranowski 2,5, Adrian Stachyra 2,5, Arkadiusz Żuk 1,5 punkta. W 7. kolejce międzywojewódzkiej Ligi Młodziczek w koszykówce rekord Lubartów pokonał Stal Stalowa Wola. W dniu dzisiejszym byliśmy świadkami meczu 7. kolejki międzywojewódzkiej Ligi Młodziczek w koszykówce pomiędzy rekordem Lubartów a Stalą Stalowa Wola. Był to mecz 2 najlepszych drużyn w tej lidze. Do tej pory nasze dziewczyny wszystko wygrały. Została im jeszcze 1 kolejka za tydzień z Rzeszowem. Natomiast Stalowa Wola poza porażkami z nami jeszcze ma tylko 1 porażkę w meczu z Rzeszowem. Tym zwycięstwem nasze dziewczęta zapewniły sobie 1 miejsce w lidze, co uprawnia nas do organizacji turnieju ćwierćfinałów Mistrzostw Polski, który zorganizujemy w dniach 12-14 kwietnia, najprawdopodobniej na sali albo w liceum na Chopina, albo w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej. Chcę nadmienić, że w bieżącym sezonie 3 nasze zawodniczki grają w kadrze województwa w kategorii kadetek, natomiast 7 jest w kadrze województwa w kategorii młodziczek. Obozy, które przepracowały latem i zimą, procentują i w tej chwili dziewczyny są bezkonkurencyjne w swojej lidze. Wprawdzie mecze są zacięte, ale wszystkie rozstrzygają na swoją korzyść. W dniu dzisiejszym należałoby wyróżnić Magdę Dąbrowską, która bardzo dobrze wywiązała się z krycia dużo wyższej zawodniczki ze Stalowej Woli. Trzeba powiedzieć, że dziewczęta ze Stalowej Woli warunkami fizycznymi przewyższały naszą drużynę, jednak spryt i szybkość była po naszej stronie, dlatego w końcówce udało się mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. Chociaż wynik był bardzo wysoki, bo ponad 30 punktów wygrały nasze dziewczęta, to należy dodać, że po 3. kwarcie prowadziliśmy tylko 2 punktami. Chciałbym serdecznie pogratulować drużynie Lubartowa zajęcia 1. miejsca w rozgrywkach młodziczek strefy lubelsko-podkarpackiej. Dzisiejszy wynik świadczy o tym, że zdecydowanie należało im się to 1. miejsce. Praktycznie wygrały wszystkie mecze do tej pory. Gra grup młodzieżowych ma to do siebie, że wynik faluje. Dzisiaj od bardzo wysokich porażek mojego zespołu dochodziliśmy blisko remisu. Widać, że drużyna Lubartowa przede wszystkim ma mocniejszą całą 10 zawodniczek. Ja miałem w zasadzie 5, które rozumieją, o co chodzi w koszykówce, 5 następnych, które się dopiero uczą. W związku z tym wynik taki, jaki jest, ale radość, że dzieci mogą się rozwijać i to jest ogromny plus tego całego przedsięwzięcia. A teraz zapraszamy Państwa na prognozę pogody. Po chmurnym niebem powita nas piątek 15 marca. Temperatura osiągnie wartość minus 5 stopni Celsjusza. Spodziewane opady śniegu. Barometr wskaże 1000 hektopaskali. W sobotę wystąpi zachmurzenie małe. Termometry pokażą minus 4 stopnie Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie wartość 1018 hektopaskali. W niedzielę 17 marca możemy spodziewać się zachmurzenia małego. Temperatura osiągnie wartość minus 3 stopni Celsjusza. Barometry pokażą 1023 hektopaskale.
Zachmurzenie małe i minus 2 stopnie Celsjusza. Tak powita nas poniedziałek 18 marca. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie wartość 1014 hektopaskali. We wtorek temperatura wzrośnie do 2 stopni Celsjusza. Niebo będzie jednak pochmurne. Spodziewać się możemy opadów deszczu ze śniegiem. Barometry pokażą 997 hektopaskali. 4 stopnie Celsjusza i zachmurzenie umiarkowane. Taka aura czeka nas w środę 20 marca. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie wartość 1004 hektopaskali. W czwartek możemy spodziewać się znacznego ocieplenia. Termometry pokażą 12 stopni Celsjusza. Wystąpi jednak zachmurzenie umiarkowane. Ciśnienie atmosferyczne wzrośnie do 1011 hektopaskali. Prognoza pogody została przygotowana we współpracy z portalem twojapogoda.pl. A w informacjach to już wszystko. Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą redakcją poprzez adres redakcja@kanals.pl, a także pod numerem telefonu 81 463 99 70. Oglądać nas można również na stronie internetowej www.kanals.pl. Wszystkich zainteresowanych wieściami ze szkół zapraszamy do informacji szkolnych. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. W dniach od 2 do 8 marca 2013 roku grupa uczniów i nauczycieli z zespołu szkół nr 2 w Lubartowie uczestniczyła w wyjeździe do Włoch w ramach projektu Comenius. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. W dniach od 2 do 8 marca uczniowie zespołu szkół nr 2 w Lubartowie wyjeżdżali do Włoch w ramach programu Comenius. Był to wyjazd kilkudniowy, rozpoczął się od zwiedzania Rzymu i następnego dnia pojechaliśmy już do miejscowości Avezzano, która była taką miejscowością docelową, gdzie mieści się właśnie szkoła, z którą współpracujemy. Jest to projekt realizowany już od 2 lat. Odbyło się już kilka wyjazdów do różnych krajów. Rok temu gościliśmy w Polsce wszystkich uczestników projektu. W tym roku właśnie wyjeżdżaliśmy do Włoch, a na przełomie kwietnia i maja odbędzie się jeszcze ostatni wyjazd w ramach tego projektu do Portugalii. Jesteśmy bardzo zadowoleni przede wszystkim. Ja jako dyrektor szkoły uczestniczyłam również w tym wyjeździe. Jestem bardzo zadowolona z umiejętności językowych naszych młodzieży. Nasza młodzież bardzo szybko nawiązała kontakt z przedstawicielami innych szkół. No i jestem z nich dumna, że tak biegle posługiwali się językiem angielskim. No, Włochy zachwyciły nas może nie tyle pogodą, ale ogromną gościnnością rodzin, u których mieszkali nasi uczniowie. Osobiście po raz pierwszy byłam we Włoszech. To, co najbardziej mnie urzekło, to tak jak wcześniej już pani dyrektor wspomniała, gościnność Włochów. Rodziny, u których mieszkaliśmy, naprawdę bardzo o nas dbały. Ktoś mógłby powiedzieć, że życie tam toczy się zupełnie normalnie. Ludzie są zabiegani, pracują, ale wśród tej niezwykłej architektury, pięknych krajobrazów gór jest taka wyjątkowa atmosfera. Uważam, że naprawdę każdy powinien zwiedzić przynajmniej stolicę Włoch. Pierwsze 2 dni polegały na zwiedzaniu szkoły, poznawaniu uczniów tamtej z Włoch oraz innych krajów uczestniczących w projekcie. Przedstawialiśmy prezentację multimedialną. Przedstawienie też było 2 dnia, na którym pracowaliśmy przez około 2-3 tygodnie tutaj w szkole. Bardzo ciężko. Przedstawienie wyszło bardzo dobrze. Staraliśmy się jak mogliśmy, żeby nie zawieść tutaj nauczycieli, którzy tak się bardzo poświęcili, żeby to wszystko ładnie wyszło. Następne 2 dni polegały na zwiedzaniu okolic właśnie tam Rzymu, naszego miasta, w którym była ta szkoła Avezzano. Byliśmy w Tivoli, tam w takich mniejszych miejscowościach, gdzie mogliśmy zwiedzać ruiny starorzymskie. Ja jestem zadowolony i to bardzo, ponieważ to jest zawsze fajna, bardzo dobra okazja, żeby poznać kulturę innych krajów, poznać osoby, podszkolić się na przykład w angielskim. To jest też bardzo dobra rzecz, bo tutaj w Polsce, jak była tutaj wymiana, jak gościliśmy, zawsze mogliśmy się posiłkować polskimi słowami, żeby ktoś nam pomógł, a tam jesteśmy zdani już tylko na siebie. I myślę, że to jest główna taka cecha, dlaczego się opłaca jechać na taką wymianę, bo jest, to jest naprawdę
nie wiem, ile lat nauki nie da tego, co da ten tydzień posługiwania się tylko i wyłącznie angielskim, myślenia po angielsku, bo inaczej no, nie da rady tam. 7 marca w hali Mosir w Chełmie odbyły się Mistrzostwa Województwa w halowej piłce nożnej chłopców. Do Chełma przybyli reprezentanci szkół z Lublina, Biłgoraja, Radzenia Podlaskiego, Chełma, Krasnego Stawu oraz drużyna zespołu szkół nr 2 w Lubartowie. 7 marca 2013 roku, we czwartek ubiegły, drużyna chłopców z naszej szkoły, zespołu szkół nr 2 w Lubartowie, uczestniczyła w Mistrzostwach Województwa w halowej piłce nożnej. No niestety nie udało się powtórzyć sukcesu z zeszłego roku, gdzie zdobyliśmy drugie miejsce. Ale po wygraniu dwóch meczy, jeden był przegrany, zajęliśmy też dobre trzecie miejsce. No i myślę, że to też jest duży sukces, ponieważ już trzeci rok z rzędu uczestniczymy w tych mistrzostwach, wygrywając wcześniej powiat i rejon. Chłopcy bardzo dobrze się spisali. Mieliśmy mocną dosyć grupę z Lublinem i Radzyniem. No niestety nie udało się wyjść z pierwszego miejsca, no ale to, na co było nas stać, my się osiągnęliśmy. Mam nadzieję, że za rok będzie jeszcze lepiej i po zdobyciu srebrnego i brązowego medalu uda nam się w końcu osiągnąć to pierwsze wymarzone miejsce.